Także proszę Państwa, tutaj ta Saska Kępa francuska, to są dobre ulice, prawda? No. To jest City Garden. City Garden, oczywiście. Konwencji to jest chyba tylko jak idę, 20 miast. Tak, gdy kultura pojechała do Wrocławia, której tutaj i tak nie było. Jednostki policyjne we Włoszech, one nie od, tylko już od wielu lat działają. Jest żandarmeria zajmująca się oszustwami. We Włoszech żandarmeria. Oczywiście oni dużo większe uprawnienia niż nasze służby. Bo jako państwo podeszli do tego w ten sposób, że to jest poważne zagrożenie gospodarcze i trzeba z tym walczyć. Ale to w tym momencie znów wracamy do zwiększenia kompetencji istniejących inspekcji, a nie do tego, czy ktoś coś robi dobrze czy źle. Ja chciałam się zgodzić z panem Podkowskim, że ponieważ gospodarka się coraz bardziej globalizuje, to producenci także żywności są coraz większymi firmami. Ta żywność staje się coraz bardziej przemysłowa i rośnie popyt na produkty tradycyjne, na produkty lokalne. Tylko nie zgadzam się z kolei, że ten popyt musi być zaspokajany przez pojedyncze małe gospodarstwa, które będą produkowały tę żywność bez nadzoru sanitarnego, a wręcz odwrotnie, powinny być produkowane przez małe firmy lokalne, ale firmy, które jednak będą przez kogoś kontrolowane i które będą musiały podlegać rygorom sanitarnym. I tu jest między nami kontrowersja. Czy pan Łukaszewicz coś chce dodać? Tak, budujemy od dłuższego czasu mit, że jesteśmy ostatni w Unii Europejskiej, że wszystkie kraje się skonsolidowały. Ja sobie przypominam sprzed 2-3 miesięcy konferencję organizowaną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez pana ministra Chodkowskiego. To była konferencja, na której zespół przedstawiał swój projekt i tam jeden z prelegentów, zresztą ekspert tego zespołu, przedstawił ten stopień konsolidacji i bardzo dziwnie to przedstawił. Powiedział, że tak wokoło, ja proszę się nie przywiązywać do cyfr, powiedzmy, że w około 20 krajach nadzór jest pod ministrem zdrowia i ministrem rolnictwa, po czym stwierdził, jak widać, jesteśmy w szarym ogonie Europy. Także nie budujmy tego mitu, bo tutaj pan doktor Posobkiewicz też z innego źródła o tym mówił. Natomiast my tak naprawdę nie mamy nic przeciw konsolidacji, ulepszaniu, ale no, przepraszam bardzo, ale nie na tych zasadach, które są przedstawione w tym projekcie. Liczymy na rozmowy i pierwsze, co musi być, przyświecać celowi, to nie zmniejszenie ilości kontroli, a dobro, zdrowotne bezpieczeństwo konsumenta. To jest pierwszy punkt, który ma być celem inspekcji. Czy my je połączymy, czy nie? Osobiście uważam, że nie powinniśmy łączyć. Natomiast na pewno inspekcje te odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne powinniśmy uczynić bardzo silnymi. Czyli spionizować, już mamy jeden punkt wspólny. Już nie powtarzajmy, bo nam i bezpośrednio się pod premierem. Ja tylko jedno zdanie chciałam dołożyć w ramach tego uszczelniania, bo nie jestem przeciwniczką tworzenia tej nowej inspekcji, tylko chciałabym, żeby ona była bardziej skuteczna od obecnie istniejących. Dużo się mówi, i to także w Ministerstwie Rolnictwa, że powodem braku sukcesu w opanowaniu, a to już nie tylko afrykańskiego poworu świń, ale także włośnicy, bo tutaj też mamy niechlubne statystyki na tle Europy, są myśliwi. Ja nie widzę w projekcie niczego, co by opanowało mocniej to mocne lobby myśliwych. I wobec myśliwych to nawet minister rolnictwa wydaje się bezsilny. Pan Andrzej Chodkowski, jeśli pan się chce ustosunkować, to bardzo proszę jednym zdaniem. Bo akurat już do sprawy myśliwych nie, natomiast chciałbym podziękować za tę deklarację pana przewodniczącego Łukaszewicza, dlatego że warto rozmawiać i w zasadzie ta pana inicjatywa chyba pojawiła się po raz pierwszy, że nie jesteście przeciwni tej konsolidacji, tylko ona wymaga dyskusji. Oczywiście wymaga, nikt nie ma monopolu na wiedzę. Zwróciłem się z... Już czas nam się skończył. Dziękuję panu pięknie. Do następnego razu. Pan Andrzej Chodkowski, szef zespołu, który będzie wprowadzał reformę. Pan dr Paweł Wojciechowski, ekspert prawa żywnościowego.
Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny, i Jacek Łukaszewicz, który jak zwykle nie mieści się w czasie, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Ja się nazywam Joanna Sowska, zapraszam za tydzień. Dziękuję Państwu pięknie. Teraz Solska. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Pani, chodzi o to, żeby posłać sześciolatki do lasów państwowych, żeby tam dotykały, że zostanie w życiu. Mieliśmy komisję wraz z konstantowską gościnnością dla dobra Polski. Do informacji Radia Tok FM jeszcze prawie 4, właściwie prawie, no nieważne, o 13 informacji Radia Tok FM. Lista przebojów Tok FM w każdy piątek po 14.40. Audycję prowadzę ja. Bartosz Dąbrowski, serdecznie zapraszam. Za 1,59 oraz łopatka wieprzowa bez kości kilogram za 10,49. Oferta handlowa skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. Delikatesy Centrum. Dbamy codziennie. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek 1 września. Minęła 21. Informacje Tok FM. Elżbieta Mazur. Minister Błaszczak w rozmowie z Tok FM ostro o uchodźcach z Czeczenii. Helsińska Fundacja Praw Człowieka upomina, by nie stawiać znaku równości między uchodźcami a terrorystami. Apel smoleński na Westerplatte, gdzie 77 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. Pierwszy dzień pracy, który trwa kilka tygodni. Koniec z tą luką w prawie. Teraz szef musi podpisać umowę z pracownikiem naprawdę pierwszego dnia, albo będą grzywne. Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest zaniepokojona niewpuszczeniem do Polski uchodźców. Wystąpiła w tej sprawie do szefa MSWiA. Fundacja wzywa polskie władze do poszanowania prawa i domaga się wyjaśnień od Straży Granicznej. W rozmowie z reporterem Tok FM minister Mariusz Błaszczak zapewnia, że nie wydał Straży Granicznej zaleceń o niedopuszczeniu Czeczenów koczujących ostatnio na granicy w Terespolu do złożenia wniosków o nadanie im statusu uchodźcy. Z szefem MSWiA rozmawiał Wawrzyniec Zakrzewski. Dla ministra Błaszczaka priorytetem jest bezpieczeństwo Polaków, a zagrożeniem dla nich muzułmańscy migranci. My nie dopuścimy do tego, żeby w Polsce były dzielnice, w których panuje szaleństwo. My do tego po prostu nie dopuścimy. Pytanie przeze mnie szef MSWiA, czy nie oznacza to, że Polska łamie konwencję genewską, która każdemu cudzoziemcowi daje prawo do złożenia wniosku o azyl? Odpowiedział następująco. Dwa dni temu testowano otworzenie nowego szlaku napływu muzułmańskich emigrantów do Europy. I ten test odbywał się na granicy polsko-białoruskiej. I my nie dopuściliśmy do tego, żeby nowy szlak został otworzony. Pan minister wskazał mi także rolę, jaką w dyskusji o kryzysie migracyjnym odgrywa Tok FM. To, co pańska redakcja próbuje wmówić, to na zachodzie Europy się nie sprawdziło. Ta poprawność polityczna doprowadziła do tragedii. Zginęli ludzie. Zamacha terrorystycznych. Pozostawię to bez komentarza. Wawrzyniec Zakrzewski, Tok FM. Prezydent, premier, marszałek Senatu i minister obrony narodowej wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte o świcie był też reporter Tok FM Paweł Radzewicz. We wszystkich przemówieniach było miejsce na uhonorowanie bohaterów, którzy bronili Westerplatte przed dużo silniejszym wrogiem. Słowa prezydenta Andrzeja Dudy odnosiły się także do teraźniejszości. Nie można pozwolić, aby
wracały w Europie ambicje i działania o charakterze imperialnym. Nie można się godzić na łamanie prawa międzynarodowego. Nie można przymykać oka na odbieranie innym wolności i przesuwanie siłą granic w Europie. Uroczystości zakończył tradycyjnie apel pamięci. Pierwszy raz obok poległych w walkach o ojczyznę pojawiły się nazwiska ofiar katastrofy smoleńskiej. Ich wymienianiu poświęcono 1/3 apelu. Paweł Radzewicz, TOK FM. Szef brytyjskiej dyplomacji zapewnia polskiego ministra spraw zagranicznych, że Wielka Brytania nie godzi się na falę nienawiści wobec cudzoziemców. Do rozmowy doszło w kilka dni po śmierci pobitego w Harlow niedaleko Londynu 40-latka z Polski. Napadła na niego grupa brytyjskich nastolatków. Witold Waszczykowski i Boris Johnson rozmawiali w Poczdamie przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów OBWE. Koniec z syndromem pierwszej dniówki. Właśnie weszły w życie zmienione przepisy prawa pracy, które każą podpisać umowę z pracownikiem jeszcze zanim zacznie wykonywać swoje obowiązki. Wojciech Kowalik. Do tej pory umowę trzeba było podpisać do końca pierwszego dnia pracy, a to powodowało, że często nie była podpisywana w ogóle, mówi Danuta Rutkowska, rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy. W sytuacji, kiedy w firmie zjawili się na kontroli inspektorzy pracy, najczęściej zgodnie pracodawca i osoba zatrudniona twierdzili, że to jest ich pierwszy dzień pracy. Trwał częstokroć wiele dni, wiele tygodni. Skala zjawiska była spora. W ubiegłym roku inspektorzy pracy wykryli 10 tysięcy przypadków syndromu pierwszej dniówki. Od teraz za każdy taki przypadek grozi pracodawcy kara do 30 tysięcy złotych. Wojciech Kowalik, TOK FM. Aresztowania wśród aktywistów i dysydentów w Chinach przed G20. Władze w różnych częściach kraju aresztowały lub zmusiły do udania się w podróż ludzi, którzy mogliby planować akcje protestacyjne podczas szczytu. Spotkanie rozpoczyna się już w sobotę w Hangzhou nad Morzem Wschodniochińskim. Według organizacji Chińscy Obrońcy Praw Człowieka policja zatrzymała dotąd lub zmusiła do opuszczenia miasta około 50 opozycjonistów. Słuchasz informacji TOK FM. Tenisistka Klaudia Jansz-Ignacik kończy karierę. Zawodniczka ma w dorobku 2 zwycięstwa w turniejach WTA w Deblu. W mikście grała w finale wielkoszlemowego French Open przed 4 laty. Urodzona w Gdańsku tenisistka, która we wrześniu skończy 32 lata, podziękowała wszystkim, którzy wspierali ją w trakcie kariery. Po 23 latach uprawiania sportu nadszedł czas, by pożegnać się z zawodowym graniem w tenisa, napisała zawodniczka na Facebooku. Zaznacza, że jej największym sportowym marzeniem był udział w Igrzyskach Olimpijskich i w najśmielszych snach nie sądziła, że weźmie w nich udział 3-krotnie. To największe sportowe szczęście, jakie spotkało mnie w tenisowej karierze. Wreszcie nadszedł czas bycia żoną i matką na pełen etat, podsumowała Klaudia Jansz-Ignacik. Pogoda. Na północy i zachodzie w nocy może padać deszcz. W ciągu dnia parasole mogą się przydać na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, w Wielkopolsce, na Mazowszu i w Łódzkiem. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. A na termometrach w dzień na ogół od 20 do 25 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK FM. 21.06. Karolina Głowacka, Olga Tanajewska i Jacek Kozłowski. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na czwartkowy wieczór Radia TOK FM, w którym niezmiennie nauka, biografie i opowieści o najważniejszych filmach w historii. Dziś w programie, już za chwilę, fizyka. Być może naukowcom udało się znaleźć nową cząstkę elementarną. Sugerują, że o ile ona istnieje, może mieć związek z tajemniczą ciemną materią, która z kolei, jak się uważa, stanowi aż 25% masy Wszechświata. Dla porównania, materia, z której składamy się my i wszystko, co dookoła widzimy, to zaledwie 5%. Po 21.40 sztuka rekonstruowania twarzy. Czy da się precyzyjnie odtworzyć twarz kogoś, kto zmarł 1000 lat temu? Po 22.00 w biosferze Nikolae Czałczesku. Błazen, tyran, a może świetny stratek? Uwaga, będziemy mieli dla Państwa prezenty. A po 23.00 w klasykach dla grzeszników ostatnie kuszenie Chrystusa.
w reżyserii Martina Scorsese'ego, film wywołujący w swoim czasie niezwykłe kontrowersje, w ramach protestów dochodziło nawet do rękoczynów, a tymczasem z perspektywy czasu widać, że film nie jest wcale aż tak skandalizujący, ani szczególnie wybitny, ale na pewno bardzo ważny. Dużo i treściwie będzie dziś w wieczorze. Zaczynamy. Tok FM. Karolina Głowacka, zaczynamy Radiową Akademię Nauk. W studiu pan profesor Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Aż mamy temat do opowiedzenia państwu. Pan przede wszystkim, ja tylko będę skromnie podrzucać wątki. Otóż być może naukowcy węgierscy zaobserwowali nową cząstkę. Oczywiście to wszystko jest jeszcze na etapie badań, potwierdzeń i tak dalej. Byłaby to cząstka niezwykle istotna, o ile rzeczywiście istnieje. Uważają teraz badacze, że ona może być 34 razy cięższa niż elektron, a została nazwana protofobicznym bozonem X. Na jakim etapie jesteśmy tej sprawy? Może zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle przypuszczenie, że należy poszukiwać cząstek innych poza tymi, które znamy. Jak wiadomo, kilka lat temu w CERN-ie odkryto cząstkę Higgsa, która była oczekiwana od prawie 50 lat w fizyce cząstek elementarnych, i ona domknęła de facto to, co nazywamy modelem standardowym. Czyli model standardowy stworzony, tak powiedzmy, pod koniec lat 60. do dzisiaj fantastycznie opisuje wszystko, co wiemy w dziedzinie cząstek elementarnych. Czyli wszystkie kolejne akceleratory, LEP, Evatron w Chicago. I te urządzenia przyspieszające cząstki? One szukały czegoś nowego, natomiast do dzisiaj niczego nie znalazły. To nowego, znaczy, w sensie nowego poza modelem standardowym, których cząstka Higgsa była w naturalny sposób umieszczona. I w związku z tym to jest... dlaczego w ogóle oczekujemy, że coś poza modelem standardowym powinno być? Z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że wiemy, wydaje się to praktycznie pewne, że istnieje tak zwana ciemna materia. Ciemna materia, czyli cząstki, materia, czyli coś, co jest, co ma masę i co bardzo słabo oddziałuje z fotonami, stąd nazwa ciemna. I takiej cząstki w ramach modelu standardowego nie ma. Żadna z nich nie spełnia tego warunku. Myślano przez jakiś czas, że neutrina, które należą do modelu standardowego, przez każdego z nas przelatuje tam 1000 miliardów neutrin na sekundę, dzień i noc, więc ich jest dość dużo i mają bardzo małą masę, ale one nie spełniają tego warunku, żeby być kandydatem na ciemną materię. W związku z tym na pewno musimy poszukiwać czegoś poza modelem standardowym. A wejdę tylko w słowo, o ile ciemna materia istnieje, bo też nie ma pełnej zgody, ale jednak większość myśli, że raczej tak, to jest to o tyle ważne, że powinna ona stanowić 25% masy Wszechświata. To jest sporo. Dla porównania, ta masa, materia, z której my jesteśmy zbudowani, to jest ledwie 5. To wszystkie gwiazdy, to wszystko, co widzimy, to zaledwie 5, więc poszukujemy 25 i tego nigdzie nie jesteśmy w stanie złapać, choć według pomysłów fizyków ta ciemna materia jest wszędzie gdzieś wokół nas. Tak. Są dwie, do tej pory jak gdyby dwie koncepcje są na tą ciemną materię. Jedna, że są to cząstki bardzo ciężkie. Jak mówię, one muszą bardzo, bardzo słabo oddziaływać ze standardowymi, które znamy, no kwarkami czy tam protonami. Nie ma standardowych. Tutaj w Warszawie nie ma standardowych. Tutaj w Polsce nie ma nad Wisłą standardowych. Tu nie ma standardowych. To są takie, wiesz, moherowe, kołchozy, cytano, aż do dziadowady, moherowe, katolickie. Nie ma. Prawosławnych nie ma. Mormonów nie ma. Ewangelików nie ma. Świadków Jehowy nie ma. Tylko jest ciemna materia. Moherry. Drugim powodem, takim trochę pośrednim, jest to, że we wczesnym wszechświecie, jak tworzyła, była w zasadzie równowaga pomiędzy materią i antymaterią, to w tej pierwotnej zupie bardzo gorącej, w której były jakieś kwarki, gluony, elektrony i tak dalej, było równie dużo w pewnym momencie kwarków i antykwarków, powiedzmy elektronów, pozytonów. Natomiast
teraz widzimy, że wokół nas jesteśmy otoczeni tym, co nazywamy materią. No, w naturalny sposób to nazewnictwo jest symetryczne. Mówimy, że jest materia. Natomiast praktycznie we wszechświecie nie widzimy antymaterii, poza pojedynczymi źródłami, prawdopodobnie bardzo wysoko energetycznymi. I to dobrze dla nas, bo gdyby antymaterii było dużo, to by się spotkał z cząstkami materii i wszystko by się rozpłynęło w energii. W tym studiu, tylko byśmy się zamienili w fotony, które by z dużą szybkością popędziły w kosmos. Też miło, szczerze mówiąc. Tak, a jednak wolę kolorową tę sytuację. Posiedzisz tutaj. Otóż w związku z tym istnieją takie modele, w których taka nadwyżka materii nad antymaterią jest produkowana. Natomiast te modele wymagają złamania pewnej symetrii, zwanej symetrii CP. Do niej wrócimy w związku z cząstką X, ponieważ to jest bardzo podobnie odkryto, już pewne łamanie symetrii CP w stosunku do tego hipotetycznej cząstki X, ale to o tym za chwilę powiem. Otóż łamanie symetrii CP jest w modelu standardowym, ale ono jest za małe. Ono by nie wyjaśniło, dlaczego jest aż tyle materii, co widzimy. Byłoby dużo, dużo mniej, rzędu powiedzmy 10 tysięcy razy mniej, co byłoby kompletną katastrofą. Też byśmy dzisiaj nie rozmawiali, dlatego że byłoby za mało materii, żeby stworzyć gwiazdy. W zasadzie wszechświat miałby materię w postaci takich swobodnych cząstek, które by tam sobie dryfowały w tym wszechświecie, natomiast byłoby jej za mało. Nic by nie skonstruowało. Ani galaktyk, ani gromad galaktyk, ani gwiazd, ani planet. W związku z tym wiemy, że musi być jakieś inne źródło łamania CP, którego nie ma w modelu standardowym. Więc to jest na przykład kolejny. Są również czysto teoretyczne powody, które mówią, że model standardowy nie może być ostatnim słowem. Że dla bardzo wysokich energii model standardowy, tak jak go znamy, zacząłby mieć złe własności. Nie mamy jeszcze oczywiście akceleratorów, które tak przyspieszają te cząstki, żeby zobaczyć te złe własności. Gdybyśmy pewnie zobaczyli. Jahwe, Ojcze nasz, Jahwe, Jahwe. Jahwe, gdzie Jahwe? No. Synu Boży, Ty jesteś i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznać prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu dobrą nowinę. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas Twoim stawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu Świętego. Boże, Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę. Ojciec Święty Franciszek na Wawelu uczył nas o dobrej
i złej pamięci. Dobra pamięć to nie tylko zapis historii i takich bolesnych dat jak dzisiejsze, ale to jest również obowiązek modlitwy za tych, którzy zginęli i modlitwy za ojczyznę, aby żyła w prawdzie i wolności. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Tyś jest błogosławiona, Maryjo, między niewiastami, Maryjo, i błogosławiony owoc, Maryjo, owoc łona Twego, Jezus, Maryjo, dziś uwierzyła. Skądże mi to, że mojego Pana Matka przychodzi do mnie? Skądże mi to? Bardzo serdecznie pozdrawiamy ze studia telewizji Trwam i Radia Maryja w Toruniu. Zachęcamy do pozostania razem z nami. Już za chwilę w telewizji Trwam informacje dnia, następnie polski punkt widzenia. Natomiast w Radiu Maryja o 21.30 rozpoczną się rozmowy niedokończone. Dziś w rocznicę, 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej chcemy właśnie taki temat podjąć z naszym gościem, panem profesorem Wojciechem Polakiem. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania, dzisiejszej ogólnopolskiej pielgrzymki rodziny Radia Maryja do Kalisza. Zapewne wielu z Państwa zmierza teraz do Torunia w sobotę uczestniczyć w dziękczynieniu w rodzinie. Tak więc życzymy dobrej, bezpiecznej drogi, no i do zobaczenia w sobotę w Toruniu. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Liczymy straty. Nazwiska blisko 5 milionów osób poległych lub represjonowanych podczas II wojny światowej.